Cześć, mam na imię Monika. Ja jestem Błażej. Razem prowadzimy wydawnictwo Imprint Media, które powstało w 2012 roku, najpierw pod marką wydawnictwo Barbello. Spotykamy się z Państwem na naszym tarasie, pięknym, oświetlonym słońcem, dlatego, że mamy przed nami targi pięknej książki. Normalnie spotkalibyśmy się z Wami osobiście, prawdopodobnie na rynku w Piasecznie. No, wybraliśmy tę formę, skoro mamy targi pięknej książki, które odbywają się w internecie, to zapraszamy Państwa na nasz taras. Opowiemy Państwu o naszych książkach, tak żebyście wiedzieli, co można fajnego u nas znaleźć, co poczytać, co można ciekawego z tych książek wynieść. To ja może zacznę od najweselszej książki, która tutaj na stole leży. To jest książka Chodząca mądrość. Trzy pokolenia, dwa psy i poszukiwanie szczęśliwego życia. To jest książka, którą napisał syn Deepaka Chopry, takiego słynnego nauczyciela rozwoju osobistego. I w niej jest masa humoru, bardzo wiele mądrości i zaklęte w niej jest tajemnica tego, jak można nauczyć się duchowości od psa. Skoro mowa o rozwoju osobistym, mamy bardzo ciekawe książki pana Alfreda Lengle. Alfred jest lekarzem i psychoterapeutą z bardzo bogatym doświadczeniem. Pierwsza książka jest pewnego rodzaju poradnikiem na tropie poszukiwania sensu. Polecamy ją wszystkim, którzy chcieliby się zastanowić nad tym, czy codzienne życie, czy wybory, które dokonują, czy te wybory rzeczywiście dają im szczęście. Alfred daje na to wspaniałą receptę. Druga książka Alfreda, wydana później, ta się nazywa Żyć z sensem, ta ma tytuł Gdy rodzi się pytanie o sens, jest podobna w swojej treści, aczkolwiek Alfred tutaj zawarł więcej rozważań filozoficznych dotyczących sensu. I trzecia książka, którą wydaliśmy w zeszłym roku, Śladami sensu, to jest książka na wieczory, często otwierana przez ludzi przed snem, pozwalająca na krótkie refleksje. Dlaczego? Dlatego, że Alfred spisał tutaj bardzo, bardzo dużo ciekawych myśli, które zebrał ze spotkań ze swoimi pacjentami, i pozostawił część z tej książki niedopisaną. Tutaj są takie ładne, puste przestrzenie dla tych, którzy chcieliby się zastanowić nad tym, jak sami postrzegają rzeczy przedstawione tutaj przez Alfreda. Te tematy, o których mówi, są niezmiernie ważne. Czy coś was obchodzi? Albo czy to jest na waszą miarę? Albo jak wygląda pierwszy dzień w życiu i czy każdy dzień jest pierwszym? Albo czy jesteśmy pewni siebie? To jest ta książka. Może opowiesz o czymś takim, co by jeszcze może, na koniec lata by się przydało. To może taka subtelna, delikatna, miłosna opowieść. A pewno Państwo znacie taką, jedną z najsłynniejszych książek na świecie, Khalila Gibrana pod tytułem Prorok. To jest jego młodzieńcza opowieść, pisana prozą, Połamane skrzydła jest jej tytuł, przetłumaczona przepięknie przez Magdalenę Kubarek z języka arabskiego. Opowieść o dwójce kochanków, którym niestety nie jest dane spędzić razem życia, ponieważ ona zostaje oddana córce biskupa. Przepiękna, malownicza proza, tak naprawdę bardzo bliska poezji. Kolejną rzeczą, wydaje mi się fajną, jeszcze na koniec lata, jest Mądrość Nasreddina Hodży. Bardzo radosna książka, przygotowana przez osobę, która też mieszka w okolicy. Zaraz za tymi krzakami, tutaj w Zalesiu, także mieszka Andrzej Seramowicz. Może przeczytamy fragment dla Państwa, jakiś króciutki na zachętę. Nazywa się Mądrości Nasreddina Hodży. Kim był Nasreddin Hodża? Takim nauczycielem, który nie wiadomo, czy istniał, prawda? Nauczycielem, który uczył przez paradoks. Przez paradoks i który też przez paradoks pozwala nam zdemaskować różne takie może skrystalizowane jakieś nasze przekonania i poglądy. Lekcja muzyki.
Pewnego dnia Hodża zapragnął nauczyć się grać na skrzypcach. Ile kosztuje jedna lekcja? Spytał nauczyciela muzyki. 3 dirhemy za pierwszą lekcję, a 1,5 za kolejne. Świetnie, odparł Nasreddin. W takim razie zacznijmy od drugiej lekcji. I na koniec może coś takiego bardziej komercyjnego, bardziej biznesowego, bo poezja jest ważna, piękno jest ważne, ale też wszyscy jakoś potrzebujemy zarabiać. I to jest jedna z najlepiej sprzedających się wydanych przez nas książek i najpełniejsze, najobszerniejsze kompendium wiedzy o inwestowaniu w nieruchomości, o remontowaniu nieruchomości, o przygotowywaniu nieruchomości na wynajem, czy też tak zwanych flipach nieruchomościowych, gdzie ktoś kupuje mieszkanie, remontuje je i sprzedaje. To jest książka Damiana Kleczewskiego, Jak inwestować w nieruchomości, kompendium inwestora. Wiele, wiele lat praktyki człowieka, który, można powiedzieć, zjadł zęby na remontach mieszkań i ona przyda się nie tylko inwestorom, ale też każdemu, kto remontuje swoje własne mieszkanie. A Damian mówi, że tutaj są zawarte też sekrety tego, jak nie dać się wykończyć ekipie wykończeniowej. Może jeszcze o jednej książce powiemy tylko na koniec, a mianowicie innej książce, która pomaga rozwinąć biznes. To jest książka Ralfa Knechmansa Zwinny talent. To jest książka skierowana dla osób, które chcą dokonać zmiany w zespole, który posiadają, tak żeby ten zespół był w stanie zmagać się z trudnymi czasami, zmiennymi czasami, z którymi mamy do czynienia. Takimi choćby jak to, że nagle wszyscy zaczynamy pracować online, a nie w normalnych spotkaniach. I to jest taki praktyczny przewodnik po tym, jak zatrudniać, jak znaleźć dobre talenty. Pełną naszą ofertę wydawniczą znajdziecie Państwo w katalogu wydawniczym Imprint Media, do którego link będzie na dole pod tym filmem. I ponieważ spotykamy się na wirtualnych targach, a na targach najwspanialszą rzeczą jest także to, że możemy się poznać, możemy się targować, to zapraszamy Państwa do targowania się. Jak zobaczycie ten katalog wydawniczy, zapraszamy na stronę www.barbelo.com.pl. Tam jest pełna oferta naszych książek. Jeżeli chcielibyście się potargować, proszę napisać do nas na kontakt@imprintmedia.pl i możemy wtedy zaoferować kupon rabatowy na darmową dostawę albo jakąś specjalną cenę książki, jeśli ktoś chciałby kupić kilka książek albo jedną książkę w kilku egzemplarzach na prezenty, to naprawdę będziemy w stanie Wam zaoferować super okazje cenowe, zupełnie tak samo, jakbyśmy się spotkali na rynku w Piasecznie. Do widzenia. Do widzenia. Dzięki.